Witam wszystkich zaproszonych gości. Witam brać leśną, brać łowiecką, myśliwską. Wręcz wrogo nastawionych do naszej działalności i pasji, ukazujących myśliwych tylko jako grupę używającą broni do pozyskania zwierzyny. Do mnie podejść, proszę. Chciałbym tak właśnie uroczyście podziękować, bo to było przełomowe wydarzenie, nie tylko w skali okręgu, ale w skali ogólnopolskiej. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję i myślę, że będziemy współpracować. Gratuluję kolego Robercie. Człowiek ten, Robert Bąk, jest gwarantem jedności leśnika i myśliwego. Długo o to walczyliśmy jako leśnicy, żeby właśnie ten człowiek był łowczym okręgowym. Jest 4 miesiące, ale spełnia wszelkie warunki i na przyszłość ma tyle pomysłów, że myślę, że leśnik i myśliwy to będzie jedność. Będziemy pracować i żyć w symbiozie. Tarnobrzeg jest okręgiem szczególnym, częściowo świętokrzyskie i podkarpackie. Myślę, że województwo podkarpackie, a szczególnie te nadleśnictwa, które podlegają pod moją jurysdykcją w Lublinie, to są nadleśnictwa szczególne. To jest Rudnik, Nowa Dęba i Rozwadów. Muszę, szanowni państwo, powiedzieć, że te nadleśnictwa są najlepsze w mojej dyrekcji. I ci nadleśniczowie, którzy dowodzą teraz i kierują nadleśniczymi. Troszeczkę mnie to uraziło, że prowadzący nie powitał moich najlepszych nadleśniczych, a powitał zastępcę, chociaż pełny szacunek do niego, ze świętokrzyskiego. Szanowni państwo, nastąpiła dobra zmiana. Jest tyle pomysłów. Ten kolega Robert, znakomity łowczy, właśnie powtarzam, na właściwym miejscu, wyróżniony już przez łowczego krajowego Piotra Jenocha. Często rozmawiam z Piotrem Jenochem, łowczym krajowym, bo to jest mój przyjaciel.
jak byłem posłem w tamtej kadencji, tworzyliśmy razem ustawę. Obaliliśmy ustawę napisaną przez tych szkodników. Przez tych szkodników z tamtej kadencji, którzy donosili na własne państwo, na własną matkę donoszą do Unii Europejskiej. To są właśnie ci szkodnicy, którzy się kładą na pokotach, pod ich inspiracją są namawiani różne tam elementy, żeby się kłaść na pokotach, żeby się wieszać na drzewach Puszczy Białowieskiej. Nie możemy do tego dopuścić. Łowczy okręgowy jest tego gwarantem, tutaj ten łowczy, że w okręgu tarnobrzeskim będzie symbioza. Leśnik i myśliwy. Nie ma łowiectwa bez leśnictwa. I szanowni państwo, nie możemy do tego dopuścić, żeby nas poróżnić. Żeby nas poróżnić. Nie możemy do tego dopuścić, żeby zdrajcy, muszę tak powiedzieć, donosiciele, którzy inspirują właśnie te działania tych ekoterrorystów tak zwanych, którzy chcą zakłócić, chcą obalić nasz model łowiectwa i częściowo leśnictwa, bo oni się wtrącają do leśników, jak mamy gospodarować w lasach państwowych czy w puszczy. To jest model pokazowy, wzorcowy model łowiectwa i leśnictwa na cały świat. Wszyscy nam zazdroszczą i właśnie cieszymy się z tego, że nastąpiła dobra zmiana i tutaj właśnie w Tarnobrzegu myślę, że będzie pokazowa współpraca. Korzystając z tego, składam z tej uroczystości dzisiejszej, składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim myśliwym, leśnikom, rodzinom myśliwych i wszystkim gościom, którzy szanują łowiectwo no i kultywują. Nie wszyscy są myśliwymi. Szanowni państwo, życzę wam wszystkim zdrowia, spokoju, satysfakcji, nie tylko z polowania, ale bycia myśliwym, bycia na łonie przyrody, korzystania z piękna naszych lasów, naszej przyrody. Proszę państwa, przecież wiemy, kto się interesuje troszeczkę polityką, serce mnie boli do tego czasu, jak tamta ekipa chciała rozpracować leśników, a przy tym ich okazji łowiectwo. 5 głosów im brakło. Byłem posłem, głosowałem między 12 w nocy a 1 w nocy. 5 głosów im brakło tamtej szkodliwej ekipie, którzy donoszą na własną matkę Polskę do Unii Europejskiej, żeby rozpracować, bo tu im się źle dzieje, że nie ma praworządności. 5 głosów im brakło, żeby rozpracować polskie leśnictwo i łowiectwo. Źle się obliczyli, no mieli słabego matematyka. I nie udało się. Był zapis, chcieli zmienić zapis w Konstytucji, że no w razie wyjątkowo można sprywatyzować, niedosłownie tym słowem ujęty, w razie ważnego celu publicznego. Jeżeli by to przeforsowali w Sejmie, to później większością głosów, jednym głosem mogą zrobić wszystko. Nie udało się. Pan Bóg im rozum odebrał. A wam jeszcze raz życzę wszystkim szczęść Boże, dasz bór, dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. Kolejka nie miała końca. Oczywiście trudno jednoznacznie powiedzieć, bo mówi się, że psy, wilki, przepraszam, udomowienie psa, tak jest, pochodzi od wilka. Famis familiaris